Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was w nowym roku 2019. Pozdrawiam was z Teneryfy i chciałbym dzisiaj poruszyć temat Machu Picchu. To jest właśnie takie miasto, które jest w górach, w Andach. Ono jest bardzo, bardzo, bardzo dawne. Ma ponad 10 tysięcy lat. Mieszkali tam giganci o niebieskich oczach i blond włosach. Na początku, na samym początku. Potem w późniejszych wiekach to miasto zostało podbite przez Inków i Inkowie zbudowali swoje imperium właśnie na ruinach poprzedniej cywilizacji, która tam zamieszkiwała. W tym mieście znajdują się kamienie astronomiczne, kamienie specjalne, które są wstrojone północ-południe, tak zwane ołtarze ofiarne, gdzie składano ofiary dla bogów. Jak również zostały przebadane przez mojego ojca pewne mieszkania, pewne pomieszczenia. W jednych pomieszczeniach jest promieniowanie pozytywne, w których można normalnie żyć i funkcjonować, a w drugich pomieszczeniach jest promieniowanie negatywne, które powodowało fermentację właśnie płynu z kukurydzy, tak zwaną ciczę, którą wyrabiano właśnie z kukurydzy. Także, drodzy kochani, w jednych pomieszczeniach robiono chleb i robiono fermentację, czy to mleka, czy to ewentualnie kukurydzy, a w drugich pomieszczeniach po prostu się gotowało. W następnych pomieszczeniach można było przebywać w salonach, w których po prostu promieniowanie było plusowe na plus 9. Tak to właśnie te cywilizacje mieli po prostu wiedzę, by zabezpieczyć swoje mieszkanie przed złym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych. Mieli tą wiedzę po prostu, jak wytwarzać dobrą fermentację, na jakim promieniowaniu do minus 6 może zajść pozytywna fermentacja ciczy. To wszystko, drodzy kochani, jest wiedza. Jak również połączenie z bogami, czyli po prostu spełnianie odpowiednich ofiar, ofiarowanie swoich płodów rolnych. To właśnie wynika właśnie z prastarej cywilizacji, która właśnie żyła w Andach. Ponieważ w dawniejszych czasach spełniano wielkie ofiary. Ofiary, które właśnie były z nasion, które były właśnie z płodów rolnych, które w danym miejscu po prostu oni zbierali. Również tam znajdują się w Andach tajemnicze tunele, które są jakby wypalone w skale. Jest to taka technologia, którą używają istoty obce do przemieszczania się pod różnymi górami. Można było takie tunele zobaczyć właśnie w Andach. One są sfilmowane, są pewne zrobione filmy na ten temat. To są istoty, które żyją pod ziemią, które właśnie używają specjalnej technologii rozpuszczania skał wysoką temperaturą, by móc przemieszczać się z jednego kontynentu na drugi kontynent właśnie pod ziemią i właśnie w górach. To są właśnie odpowiednie technologie, które po prostu oni stosują do dzisiejszych czasów nawet, przemieszczając się właśnie w skałach, przemieszczając się właśnie pod górami. Jest to technologia podobna do lasera, po prostu wytapia skałę, robi się otwór, robi się po prostu jakby taki tunel, jakby taka jaskinia. To właśnie jest technologia, która wytapia skały i powodując, że dana istota może tamtędy przejść. Chciałbym jeszcze skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, odpowiednik mineralny. Możecie go zakupić na linku pod YouTube. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę, do widzenia.